gdzieś 20 lat temu, nie pamiętam dokładnie, główny dowodzący armii francuskiej przy kontrowersji takiej jak niedawno w Polsce powiedział krótko: jeżeli wy uważacie, że jesteśmy niepotrzebni, proszę nas rozwiązać, pójdziemy sobie z przyjemnością do cywila. Ale jeżeli jesteśmy potrzebni, to proszę nas odpowiednio uzbroić. I pan Rafał Ziemkiewicz, znakomity publicysta przecież, zauważył pewną bardzo ciekawą rzecz. Otóż jeżeli się mówi o uzbrojeniu armii w Iraku, to się narzeka na braki w wyposażeniu tego, brakuje tamtego, to nie działa tak. No może nie jest tak źle, jak mówią dziennikarze, ale okazuje się, że najlepiej też nie jest. No dobrze, pyta się Ziemkiewicz, ale jeżeli jest tak źle z tymi oddziałami w Iraku, to jak jest z resztą polskiej armii? No bo tam są wysłane oddziały specjalnie wyekwipowane, wyposażone, prawda? No, to jest creme de creme, tam idą ludzie i wybrani również idą, mają uzbrojenie. A w tym razie, jakie jest uzbrojenie reszty polskiej armii? Ja już też prawie 20 lat temu jako członek Komisji Edukacji Narodowej tłumaczyłem, że my przegramy wojnę z Białorusią, gdyby do niej doszło. Armia białoruska była lepiej zlikwidowana od Polski, ukraińska też. Teraz nie wiem jak ukraińska, możliwe, że ją rozkradli, natomiast w tej chwili białoruska pobiłaby nas na głowę i tu się z kolegą Ziemkiewiczem absolutnie zgadzam.